Serdecznie Państwa witam w Muzeum Miasta Łodzi. Kolejne spotkanie poświęcone historii, kulturze naszego miasta, łodzianom, tym, którzy tworzyli jego historię, ale jednocześnie stali się ważnymi postaciami w wymiarze historii Polski. I tą postacią niewątpliwie jest Marek Edelman. Tak jak w minionych latach, tak w tym roku, w miesiącach, dniach, które są rocznicą powstania w getcie warszawskim, tak i dzisiaj chcemy właśnie przypomnieć tą historię powstania, tą rocznicę kolejną, 77. powstania w getcie warszawskim, którą postacią czołową był właśnie Marek Edelman jako ostatni przywódca tego zrywu żydowskiej organizacji bojowej, która zorganizowała to powstanie. Ale jednocześnie szczególnie chciałem Państwu ten temat zaprezentować przez pryzmat postawy Marka Edelmana w tym późniejszym okresie, kiedy przede wszystkim stał się strażnikiem pamięci, kiedy dał świadectwo swojej postawy życiowej, która z czasem została określona jako lista przykazań nawiązujących do porównywalnych z dekalogiem chrześcijańskim. Stąd temat Marek Edelman, lista przykazań dla człowieka przyzwoitego. Marek Edelman bezpośrednio po zakończeniu wojny napisał relację jako właśnie świadek wydarzeń, relację, w której przedstawił tragiczną rzeczywistość powstania w getcie. Odwołajmy się do jednego istotnego fragmentu, który będzie później kształtował tą listę przykazań swojego rodzaju dekalogu Marka Edelmana. Sytuacja staje się tragiczna, gdy getto zalewają wysiedleni mieszkańcy małych miast i miasteczek. Nie ma domów, brak pomieszczeń. Bezdomni, brudni, wałęsają się ludzie po ulicach. Całymi dniami obozują, śpią i jedzą na podwórzach. Wreszcie lokują się w powstałych w tym celu punktach, przejściowych domach dla uchodźców. W wielkich, pustych, nieopalanych salach bożnic i hal fabrycznych gnieździ się po kilkaset osób. Brudni, zawszeni, nie mając możliwości umycia się, niedożywieni, głodni, leżą całymi dniami na brudnych siennikach, nie mając siły wstać. Tu dopiero, w całej pełni, niczym nieskrępowane, panuje nędza i głód. Nędza, głód, a jeszcze do tego terror ze strony Niemców, wywołał wielki lęk, strach, postawy, które powodowały, że dla najważniejsze dla ludzi było to, aby przeżyć, przetrwać. Rodziło to takie właśnie skrajne postawy życia za wszelką cenę kosztem innych. Marek Edelman to mocno akcentował, ale mimo wszystko wierzył w człowieka, dlatego w jego dekalogu, który porównujemy z dekalogiem chrześcijańskim w tych pierwszych dwóch przykazaniach, które mówią o wierności Bogu, o wierze w Boga jedynego, to Edelman powiedział, że nie wierzy w Boga, bo gdyby był Bóg, nie byłoby właśnie tej sytuacji w getcie, że w getcie istniało wyłącznie przetrwanie. A dla niego właśnie przykładem takiej wiary jest wiara w człowieka, wiara w ideały, w które człowiek wierzy. Dla Marka Edelmana świętością była pamięć o tych, którzy zginęli. I tą pamięć o tych, którzy zginęli i są rzeczy, o których trzeba pamiętać, możemy zestawić z przykazaniem trzecim dekalogu chrześcijańskiego: pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Dla Marka Edelmana właśnie ta świętość odnosiła się
niemalże do dnia codziennego, kiedy niejednokrotnie jako też lekarz stawał przed takimi wyborami, że trzeba bronić człowieka, trzeba pamiętać o nim. Wyrazem takiej pamięci w mieszkaniu Marka Edelmana był obraz podarowany przez Zofię Lipecką, żonę jego syna Aleksandra, która namalowała cykl obrazów w nawiązaniu do historii II wojny światowej, do rzeczywistości właśnie, tragicznej rzeczywistości ludności żydowskiej, do zagłady, i stworzyła cały cykl obrazów. Jeden z nich to właśnie droga do Treblinki. Charakterystyczny pejzaż, którym widać tory prowadzące do tego obozu zagłady. Ten obraz, co ciekawe, znajdował się nad łóżkiem Marka Edelmana, w miejscu, gdzie najczęściej wypoczywał, i był zestawiony z portretem jego żony. Analizując listę przykazań dla człowieka przyzwoitego stworzoną przez Marka Edelmana, spróbujmy połączyć dwa przykazania dekalogu chrześcijańskiego, przykazanie czwarte i przykazanie piąte: czci ojca swego i matkę swoją i nie zabijaj. W swojej postawie Edelman wyrażał właśnie tą prawdę, której był wierny, że ludzkie życie jest święte, że poczucie bliskości osoby najbliższej pozwala człowiekowi przetrwać trudne chwile. Sam realizował tę zasadę jako lekarz, niejednokrotnie trwając przy swoich pacjentach, często umierających. On mówił o tym, że każdy ma prawo do życia, ale jednocześnie podkreślał, że każdy broni się, żeby żyć, że nikt nie chce umierać. Dlatego w tym kontekście bardzo ważna była obecność bliskiej osoby. Wyniósł to na pewno z obrazów w getcie warszawskim, gdzie niejednokrotnie spotykał się właśnie z takimi obrazkami życia codziennego. Przykazanie szóste i przykazanie siódme dekalogu chrześcijańskiego, które nam mówi o tym, aby nie cudzołożyć, aby nie kraść. W przypadku postaw Marka Edelmana i jego doświadczenia wyniesionego z historii powiązanej z powstaniem w getcie warszawskim, to wyraźne przykłady na to, że miłość dla człowieka, to uczucie pozwalało przetrwać trudne chwile. I w słynnej powieści, którą napisał razem z Hanną Kral, I była miłość w getcie, podkreśla właśnie to, jaką ważną rolę odgrywała miłość, która jednoczyła ludzi w określonych sytuacjach, dawała poczucie bezpieczeństwa i dawała też zapomnienie, aby przetrwać te chwile. Podobnie Marek Edelman przywoływał w swoich wspomnieniach przykłady właśnie kradzieży dla przysłowiowej kromki chleba, dla siebie czy dla dziecka. Kradzieży, która wywoływała właśnie takie, a nie inne postawy. Z drugiej strony wyraźnie akcentuje i krytykuje kradzież w przypadku takich postaw, aby się wzbogacić. A więc cały czas widzimy, że doświadczenie powstania odnosi się do jego postaw, które kształtują tą listę. Kolejne przykazanie: nie mów fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu. Myślę, że to przykazanie może okazać się w tych naszych rozważaniach szczególnie interesujące w kontekście powojennego życia Marka Edelmana, które, jak podkreślamy niejednokrotnie, było realizacją tej postawy, którą wyniósł, którą doświadczył w czasie tym decydującym dla historii jego życia, tego tragicznego rozdziału, jakim było powstanie w getcie warszawskim. Dla Marka Edelmana kłamstwo w warunkach zagrożenia było usprawiedliwione, wręcz podkreślił, że trzeba kłamać, kiedy chce się ratować człowieka.
I niejednokrotnie myślę, że on to sam udowodnił w sytuacjach, kiedy będąc lekarzem przyjmował z narażeniem w pewnym sensie życia robotników z Radomia w tym gorącym okresie 1976 roku, kiedy właśnie rozpoczęła się to oblicze historii działalności podziemnej Komitetu Obrony Robotników, później kiedy rodziła się podziemna Solidarność. Marek Edelman udowodnił, że w takich sytuacjach trzeba pomóc tym ludziom, którzy stoją po stronie prawdy, prawdy historycznej. Podobnie w odniesieniu do przykazania 9 i 10, kiedy jako lekarza jest to miejsce, które wpisuje się w historię Marka Edelmana. Dzisiaj jest jednym z charakterystycznych miejsc na tej ekspozycji. Najważniejszym przykazaniem w religii chrześcijańskiej jest przykazanie miłości. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Nasze dzisiejsze spotkanie, niech jego epilogiem będzie dopełnienie tego przykazania. Ostatnim punktem listy przykazań dla człowieka przyzwoitego, bo Marek Edelman w tym wypadku dopowiada, abyście nie zapomnieli o przyjaźni, solidarności i ludzkim życiu.